Polska deklaracja o podziwie i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. W historii narodów rzadko zdarzają się dokumenty tego formatu. 111 woluminów, 30 tysięcy stron i ponad 5,5 miliona odręcznych podpisów. To niezwykłe świadectwo powstało z inicjatywy polskich przemysłowców i dyplomatów jako dar mający uczcić 150. rocznicę amerykańskiej deklaracji niepodległości. Odradzające się państwo polskie wiele zawdzięczało pomocnej dłoni wyciągniętej do nas przez Atlantyk. Były to nie tylko ważne działania w obszarze międzynarodowej dyplomacji, ale także pieniądze, żywność, zboże i wszelkiego rodzaju sprzęt. W deklaracji czytamy: za podawaną przez was w imię ludzkości pomoc wszelakiemu w Polsce podczas wojny cierpieniu, a nade wszystko za ratowanie od głodu i chorób dzieci, w dniu waszego święta narodowego chcemy się dzielić z wami radością i życzyć waszemu państwu i waszemu narodowi jak najpomyślniejszego rozwoju na przyszłość. Bogato ilustrowane tomy deklaracji z oryginalnymi pracami znakomitych polskich artystów zawierają podpisy prawie 1/6 ludności Polski w 1926 roku. W tym podpisy członków rządu, Sejmu, Senatu, samorządów lokalnych, przedstawicieli duchowieństwa i wspólnot religijnych, organizacji społeczno-politycznych, przemysłu, instytucji akademickich i wojska, a także milionów dzieci szkolnych. Prezydent Ignacy Mościcki, Józef Piłsudski, prymas Aleksander Kakowski czy ówczesny skromny nauczyciel w szkole w Drohobyczu Bruno Schulz to tylko niektóre z tysięcy znanych sygnatur. 4 lipca 1926 roku deklaracja została uroczyście wręczona prezydentowi Calvinowi Coolidge'owi, który przekazał ją na przechowanie do Biblioteki Kongresu. Dokument przez wiele lat pokrył się kurzem historii, aby zostać odkrytym na nowo w 2010 roku przez polskiego badacza Krzysztofa Wilmana. Polska deklaracja, oprócz tego, że jest szczególnym dowodem wdzięczności narodu polskiego, jest również bezcennym źródłem wiedzy dla genealogów i historyków. Druga wojna światowa wybuchła 13 lat po zbiórce podpisów. Polska, zaatakowana jednocześnie przez nazistowskie Niemcy i Związek Radziecki, doznała ogromnych strat. Około 6 milionów polskich obywateli, w tym 3 miliony polskich Żydów, straciło życie. Obecnie całość deklaracji została zdigitalizowana i udostępniona na stronie internetowej Biblioteki Kongresu. Projekt digitalizacji zainicjowany przez Bibliotekę Polską w Waszyngtonie we współpracy z Biblioteką Kongresu i wsparty przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej umożliwił dostęp do tej historycznej kolekcji nie tylko badaczom, ale i wszystkim osobom chcącym poznać losy swoich rodzin i odnaleźć ślady przodków. Wśród milionów wyrazów wdzięczności nie zabrakło również mieszkańców naszego miasta. Mamy 1926 rok. Proszę wyobrazić sobie szkołę podstawową w Opolu Lubelskim, gdzie podchodzące do nauczycielskiej katedry dzieci starannie wypisują swoje imiona i nazwiska na ozdobnej karcie z dużym napisem. My, uczniowie polscy, wyrażamy podziw dla narodu Stanów Zjednoczonych w 150. rocznicę waszej niepodległości. Być może nie wszyscy z nich zdają sobie sprawę z wagi tego przekazu. Jednak na pewno wszyscy bardzo się starają wykaligrafować swoje imiona i nie zostawić kleksów. Na pewno wielu z nas, przeglądając karty deklaracji dostępne na wystawie lub w internecie, odnajdzie nazwiska wciąż funkcjonujące w realiach naszego miasta. Być może odnajdziecie państwo również nazwiska swoich przodków. To jeszcze jeden dowód na to,
jak 600-letnia historia Opola Lubelskiego spaja się nierozerwalnie z historią całego kraju. W ich przestronnych pokojach grzać się będziesz, paląc w ich piecach. W ich pięknych żyrandolach będzie światło twoje się tlić. Na ich drewnianych podłogach usłyszysz ich kroki. O ich radościach i trwogach zawiasy trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary. W oczach niknie ten świat.